dzisiejszą podróż dookoła świata zabierają nas Magda i Diana do Japonii. Film nagrywa Kuba. Basia i Olek dostali od rodziców latawiec i natychmiast pobiegli z nim do przyjaciół. Dzieci bawiły się 2 godziny, ale w pewnej chwili spowiał mocny wiatr. Latawiec poszybował wysoko i zawisł na drzewie. Kasia pobiegła po pomoc. Muszę iść do sąsiadów po drabinę, powiedział tata. Bawcie się na razie czymś innym. Dzieci przez chwilę grały w piłkę, ale szybko im się to znudziło. Podeszły do bramy i wypatrywały, czy nie nadchodzi tata. Słońce tak mocno świeciło, że trzeba było mrużyć oczy. Nagle... Hej, hej! Rozległo się gdzieś nad ich głowami. Spojrzeli tam, skąd dochodził głos i zobaczyli panią Jagodę Poziomkę, która leciała, trzymając się linki latawca w kształcie smoka. Co robicie w Japonii na festiwalu latawców? Zapytała z uśmiechem, lądując tuż obok nich. Dzieci rozejrzały się ze zdziwieniem i zobaczyły, że stają na wysokiej górze, a nad ich głowami unoszą się dziesiątki latawców. Polecimy razem, zaproponowała pani Jagoda Poziomka. Dzieci podały sobie ręce i chwyciły się linki. Podmuch wiatru uniósł je w powietrze. Nagle na horyzoncie dostrzegły lecącą drabinę, na której siedział tata. Hop, hop! Krzyknął. Zaraz zdejmę wasz latawiec. Skąd wziąłeś latającą drabinę, tatusiu? Zapytała Kasia. Latającą? Zdziwił się tata. Chyba raczej trochę rozklekotaną. Wspiął się po szczeblach i podał im latawiec. A więc to wszystko tylko im się zdawało. W takim razie, dlaczego wysoko na niebie widzieli latawiec w kształcie smoka i machającą do nich panią Jagodę Poziomkę?